Naprawdę się przygotowałeś, to jest bardzo miła odmiana. Dobra, to zaraz ten kodek zostawię. To chciałem cię zapytać, jakie ty miałeś traumatyczne przeżycia, że mnie spytałeś, wiem, kim jesteś? Chodzi o to, że teraz jest bardzo dużo kanałów, które powstają, kanałów twórców, jak zwał, tak zwał, którzy bazują na tym, że skoro nie mam pomysłu na siebie, to ten pomysł na siebie stworzę przez innych. I zapraszają ludzi do rozmowy. Są absolutnie w żaden sposób nieznani, nic wcześniej jakby nie udowodnili, tylko zapraszają znanych ludzi, w ten sposób sobie nabijają liczniki. I tego jest tak dużo, że oni nie są w stanie się przygotować do tego. Na przykład byłem na rozmowie u Winiego, on też zaprasza do siebie do samochodu. Tak. Jednego dnia przeprowadzał 5 rozmów, siadam do niego do samochodu, mówię, a czy w ogóle wiesz, czym się zajmuję tak bardziej szczegółowo? No tak, tak, tam jesteś tym, no stand-uperem jesteś. Mówię, no dobrze, a o czym będziemy rozmawiać? Wiesz co, no zaczniemy gadać, a potem to jakoś tam poleci, no nie? I gadaliśmy przez pół drogi o jakimś samochodzie, który nas minął. Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie, to jest Melina w SC Rock. Ze mną z Wami Karol Modzelewski, który... Witaj. Cześć. Który chwilę temu, nie znamy się, spotkaliśmy się przed chwilą po raz pierwszy w życiu, więc Karol mnie pyta, jaka jest mniej więcej formuła, wiesz w ogóle, czym się zajmuję? No więc ja zrobiłem takie wielkie oczy, ale stwierdziłem, tak, wiem, no, jesteś jednym z najwybitniejszych historyków w Polsce. Współtwórcą nazwy Solidarność. Współtwórcą nazwy Solidarność, wieloletnim więźniem politycznym. O czym się rzadziej mówi bożyszczem wielu kobiet. Moja mama była studentką twoją. Pamiętam ją, pamiętam. Pozdrowienia. Lata temu. Piękna dziewczyna, która po prostu, tata był trochę zazdrosny, jak patrzyła na ciebie, kiedy pracowałeś w bibliotece Instytutu Historycznego. Dobra, jeżeli państwo myślą, że ja bredzę, oczywiście nawiązuję do tego, że jeden z najwybitniejszych, jeden z twórców, współtwórców Solidarności, profesor Karol Modzelewski, nieżyjący od 4 lat, legenda polskiej opozycji demokratycznej. Miałeś jakieś takie historie, zanim przejdziemy do meritum? Ja w ogóle z nim rozmawiałem, bo jeszcze pracując w Polsacie, jako producent dzwoniłem też do różnych gości, których zapraszałem. Dzwonię do Karola Modzelewskiego, mówię mu, dzień dobry, Karol Modzelewski. No tak, wiem. Ja mówię, wiem, panie Karolu, ale Karol Modzelewski. Wiem, jak się nazywam, ale panie Karolu. I tak to długo trwało. To był taki sketch kiedyś, mnie zawód, a was, a was, a was. Mniej więcej tak to wyglądało, w końcu się dogadaliśmy, potem jeszcze spotkałem go kiedyś na dworcu. Przemiły człowiek, przeinteligentny, fantastyczna osoba. Żałuję, że byłem na historii, niestety nie był nigdy moim wykładowcą. Żałuję, także słyszałem opowieści od przyjaciół. Moja mama mi opowiadała jakieś historie, może zastosuj to kiedyś wobec swoich, nie wiem, uczniów, że dał jej lekturę po holendersku, na co mama powiedziała, że nie zna holenderskiego. Powiedziała, no to ma pani miesiąc, to się pani nauczy. Proste. Kiedyś ktoś przyszedł, tylko to nie był występ stand-upowy, a to było spotkanie na jakiejś uczelni i rzeczywiście przyszła para ludzi na Karola Modzelewskiego, przyszli na innego, ale powiedzieli, że na końcu tak było fajnie. Ja miałem kiedyś tak, jest dwóch socjologów, wiesz, o tak samo się nazywających, znaczy jeden bardziej socjolog, drugi bardziej politolog. I chciałem zaprosić jednego, a wydawca myślał, że chodziło o tego drugiego, więc się trochę zdziwiłem, jak zacząłem, no wiesz. Ale to jeszcze a propos takich akcji, najfajniejszą i największym kalibrem była akcja w telewizji w Stanach, nie pamiętam jakiej, ale tam w ramach protestów zaproszono zupełnie kogoś innego przez przypadek taksówkarza, który wszedł w ramach protestów wobec jakiejś akcji międzynarodowej i przez cały program kulturalnie odpowiadał na pytania, uczestniczył w rozmowie, na końcu powiedział, ale ja jestem w ogóle od czegoś innego, ja jestem po prostu taksówkarzem i wyszedł stamtąd. Bardzo ładne. No to słuchaj, teraz na pytanie, czy wiem, czym się zajmujesz? Wiem, ale pytanie by było, jak ty byś wtedy, bo tak, stand-uper, komik, dziennikarz. Dziennikarz tutaj bym raczej nie był. Właśnie to jest do podyskutowania, bo byłem pewien, że zrobi zastrzeżenie. Pytanie, czym są w ogóle dzisiejsze media, ale dobra, to dlaczego... Ale zastrzeżenie moje jest podyktowane jeszcze czymś innym, dlatego że jeżeli zacznę spełniać definicję dziennikarza, to wtedy Ordo Iuris będzie miał więcej miejsca na to, aby mnie pozwać. A aha, chwili... bo masz... Chciałem o to... Jezu, ale skaczemy, dobra, to... To do tego jeszcze przejdziemy. Chodzi tylko o to, że ja też poza tym nie czuję się dziennikarzem, no bo dziennikarz mimo wszystko według definicji, która obowiązuje, musi mieć swoją redakcję i tak dalej, i tak dalej. Musi być kilka punktów, które muszą być... Dziennikarze, freelancerzy.
Okej, okay, tylko że oni tak czy siak publikują w jakimś medium, które też posiada swoją redakcję, ale to już pal licho, te niuanse. Maciej Orłoś w czasach po wyrzuceniu z TVP robiący na swoim kanale, jest dziennikarzem. No to jest bardzo, bardzo, bardzo elastyczna definicja. No a jak byś ty określił dziennikarza? Kto jest dziennikarzem? Ten, nie wiem, wiesz, po prostu powiem informację? Ci szczerze, to jest trochę, wiesz, w tym powiedzeniu, no jeżeli ktoś wygląda jak kaczka, chodzi jak kaczka, kiwa się jak kaczka, kwaczy jak kaczkę z kaczką. Tak, tylko kim jest dziennikarz? To jest osoba, która przekazuje informacje, która je interpretuje, która... Okej, okay, rozumiem. Dobra, wiesz, jest... No bo to jest z kolei pytanie, na przykład redaktorzy w gazecie, czy tam w mediach, bądź producentem, tak? W Polsacie. No to nie miałeś funkcji dziennikarskiej, ale miałeś, podejrzewam, większy wpływ na to, co szło na przykład na antenę, niż reporterzy, którzy byli niekiedy zadaniowani. Tak. Kazik tam przywieź materiał z siedzenia. Niekiedy tak, tak. Poza tym media się tak strasznie zmieniły, że, znaczy chodzi mi, pomijam twoją działalność stand-upowo estradową. Natomiast to, co robisz na kanale Wreszcie Newsy bez wirusa, no to jest... No to jest przegląd wydarzeń tygodnia, no jest to dziennikarstwo, jest to, można to nazwać infotainmentem, można... To jest fajna nazwa, to jest fajna nazwa, bo moim zdaniem w ogóle stosowanie takich twardych definicji w dzisiejszych czasach już tak naprawdę nie ma sensu, bo definicje zostały, wszystko to, czego dotyczą, już się na tyle pozmieniało, że teraz wrzucanie tego w szufladkę nie ma najmniejszego sensu, no przecież teraz każdy, inaczej, kiedyś dotarcie do mas oznaczało pokonanie dużej, długiej drogi, która oznaczała przebicie się do telewizji, przebicie się do radia, udowodnienie, że ma się coś do powiedzenia wielokrotnie i dopiero nagrodą za to było to, że dostawałeś ten dostęp do mas. Teraz tak naprawdę wystarczy kamera, mikrofon, internet i nawet nie musisz mieć czegoś ciekawego albo wartościowego do przekazania, tylko wystarczy, że to będzie kontrowersyjne, że to będzie w jakikolwiek sposób obrazoburcze albo będzie aktywowało większą masę ludzi i wtedy do tych ludzi docierasz. Także te wszystkie definicje już nie mają sensu. Mógłbym dodać jeszcze publicystę coś, bo na kanale tam dużo robisz publicystyki po prostu. I to jest chyba najbliższe... A właśnie, jak ci mam podpisać na obrazku na YouTube? Nie mam pojęcia. Karol Mozelewski, nie mam pojęcia. Człowiek renesansu, kochany podróżnik. O, słyszycie to tam. Ale to, skoro dotknęliśmy tego, słuchałem twojego wykładu na jednej z uczelni dla studentów. Wolałbym to określić jako rozmowa, ale dobra, pal licho. No okej, okay, dobra. Rozmowa brzmi bardziej sexy, ale prezentacja to... O, prezentacja. Dotknęliście tam tematu, w którym bym się zgodził z tobą, powiedzmy, rok, dwa lata temu. To znaczy pytanie, dlaczego robisz to, co robisz w internecie, a nie w telewizji. Mówiłem, że właśnie też kiedyś robiłeś, ale że internet daje dużo, dużo większą wolność. Mhm. I rok, dwa lata temu, bym w ogóle, wiesz, nie ma wątpliwości. Mhm. Natomiast teraz, i to moje takie wystąpienie, pytanie do ciebie w kontekście tego, co się dzieje, wiesz, z banowaniem stron. Oczywiście to bardziej dotyka czy tam Instagrama, czy Facebooka, no ale też znikały kanały YouTube'owe. Czasami z absurdalnych powodów. I teraz oczywiście my możemy się cieszyć, że na przykład tam, nie wiem, YouTube usunął czy kanał, czy materiały Konfederacji, tak? Ale już kanał sportowy z jakieś absurdalne w ogóle historie, albo jakiś dziennikarz... No i teraz, jakie są twoje refleksje? Pewnie myślisz o tym, tak? Widząc też, co się dzieje z szeroko rozumianymi mediami nietradycyjnymi. Tak, tak i nadal uważam, że internet jest świetnym polem do tego, żeby mówić to, co chce się powiedzieć bez zbędnej cenzury. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że czy YouTube, czy Facebook, czy Instagram mają swoje regulaminy. I wystarczy te regulaminy szanować. I to wszystko. Nie zgadzam się. Znaczy, widząc, wiesz, na przykład nawet po polskim, wiesz, bany na Make Life Harder. Ale ja mówię o regulaminie. Gdyby przeczytać regulamin, to wtedy te bany wbrew pozorom mają sens. I ja wiem, że one wyglądają jak absurdalne, tylko że jeżeli zderzyć to, za co było się banowanym, z tym, jak wygląda regulamin, to się pokrywa i to ma sens. I jeżeli tylko przestrzegasz tego regulaminu, to wszystko jest okej. Okay. Jest inny przykład, który mogę tutaj przytoczyć mniej więcej, bo stand-uperzy, którzy publikują swoje materiały na YouTubie, obawiają się takiego mitycznego żółtego dolara. Żółty dolar oznacza, że twój film ma mniejszą monetyzację. Monetyzację? Tak, mniej reklam się wyświetla, albo w ogóle żadna. I wiążą to z tym, że mają przez to mniejsze zasięgi. A wystarczy tylko wczytać się w regulamin YouTube'a, to się nazywa community guidelines, czyli czego nie można robić. I wystarczy zastosować to w swoich filmach i wszystko jest okej. I to nie wymaga jakichś gigantycznych wyrzeczeń, wycinania i tak dalej. Dlatego serio, YouTube, bo inaczej, kiedy robiłem materiały Konfederacji, które poszły na wszystkie możliwe kanały,
to zauważyłem po pierwsze, jak zmieniło, jak różna jest publika na różnych platformach i to jest fenomenalne. Ktoś o tym powinien napisać doktorat. A po drugie, na ile która platforma pozwala widzom. I najgorzej jest na Facebooku. Serwery Facebooka powinny być oblane benzyną, podpalone i zaorane. Bo po pierwsze, Facebook od dawna stawiał na budowanie zasięgów, a te zasięgi były budowane przez komentarze, przez szerowanie. Jeżeli ktoś jest kontrowersyjny i wrzuca wątek, temat albo opinię, która jest mocno dyskutowana, to wtedy Facebook podbija zasięgi. I te podwaliny poszły jeszcze dalej i teraz na Facebooku promowani i wypromowani już są ludzie, którzy mają poglądy, które są skrajne, irracjonalne, poparte niczym, szurowie i tak dalej, i tak dalej. I oni są najbardziej promowani. I przebić się na Facebooku z czymś merytorycznym jest piekielnie trudno. Bo wtedy wpada ta banda troli, którzy wiedzą, w jaki sposób podbijać sobie zasięgi i po prostu prowokują. To jest Facebook. Instagram no w zasadzie ma podobnie, trochę kulturalniej, no bo tam mimo wszystko jest inna publika. TikTok to jest taki fast food, Boże. Właśnie, też widziałem, na czym polega twoje zastrzeżenie do TikToka. Moje zastrzeżenie do TikToka? Takie, że tam są ludzie, którzy mają pamięć złotej rybki i taką koncentrację, czyli jeżeli wrzucisz na TikToka treść, która jest nieco dłuższa, bardziej merytoryczna i wymaga jakiegokolwiek skupienia, to na TikToku przepadasz. Jeżeli wrzucasz coś szybkiego, teledysk, coś chwytliwego, to wtedy być może się przebijesz. A najlepiej jest rzeczywiście na YouTubie, bo YouTube obcina najmniej zasięgów za te treści niepopularne, które są dyskusyjne. Jeżeli szanujesz ich regulamin, to rzeczywiście... Teraz w ogóle brzmi jak rzecznik YouTube'a, do tego mnie sprowadziłeś. Jeżeli szanujesz ich regulamin, to serio, tam jesteś w stanie przebić się z fajnymi, wartościowymi treściami, które są adresowane do ludzi, którzy szukają czegoś więcej w mediach niż tylko papki. A powiedz mi... To, zostawiając to i przechodząc z kolei, pewnie zawinę z powrotem w którymś momencie do telewizji czy YouTube'a, ale jeśli chodzi o stand-uperkę, zaciekawiło mnie w jakiejś rozmowie z sobą wzmianka o nieformalnym kodeksie stand-uperów. Naprawdę się przygotowałeś, to jest bardzo miła odmiana. Dobra, to zaraz ten kodeks zostawię. To chciałem cię zapytać, jakie ty miałeś traumatyczne przeżycia, że mnie spytałeś, czy wiem, kim jesteś? Chodzi o to, że teraz jest bardzo dużo kanałów, które powstają, kanałów twórców, jak zwał, tak zwał, którzy bazują na tym, że skoro nie mam pomysłu na siebie, to ten pomysł na siebie stworzę przez innych. I zapraszają ludzi do rozmowy, są absolutnie w żaden sposób nieznani, nic wcześniej jakby nie udowodnili, tylko zapraszają znanych ludzi, w ten sposób sobie nabijają liczniki. I tego jest tak dużo, że oni nie są w stanie się przygotować do tego. Na przykład byłem na rozmowie u Winiego, on też zaprasza do siebie do samochodu. Tak. Jednego dnia przeprowadzał 5 rozmów, siadam do niego do samochodu, mówię, a czy w ogóle wiesz, czym się zajmuję tak bardziej szczegółowo? No tak, tak, tam jesteś tym, no stand-uperem jesteś. Mówię, no dobrze, a o czym będziemy rozmawiać? Wiesz co, no zaczniemy gadać, a potem to jakoś tam poleci, no nie? I gadaliśmy przez pół drogi o jakimś samochodzie, który nas minął. Takie, tam nie było, nie dało się z tego wyciągnąć nic fajnego po prostu, no. Dlatego to miłe, że ktoś się przygotował i będziemy rozmawiać. Pod tym względem mam dosyć oldschoolowe podejście do... O, ja też jak kiedyś prowadziłem spotkania autorskie, bo tam były setki pisarzy, reżyserów i tak dalej. Na przykład kiedyś miałem spotkanie z Wojtkiem Cejrowskim, którego nie szanuję za poglądy, ale szanuję jako podróżnika. I było spotkanie, które poszło fatalnie, ale to fatalnie. To było z publicznością. Było źle, nie chciał odpowiadać na pytania, to się nie kleiło. Byłem zły, powiedziałem tej menadżerce, która zajmowała się tym wszystkim, że już nie chce więcej mieć z nimi wspólnego. Dwa tygodnie później dzwoni jego menadżerka z pytaniem, czy ja mógłbym poprowadzić jeszcze jedno spotkanie, bo pan Cejrowski będzie miał jeszcze jedno spotkanie w Warszawie i koniecznie prosi o to, aby to pan poprowadził. Mówię mu, no ale przecież to było fatalne, co było poprzednim razem. Ona, no takie ma życzenie. I spotkałem się z nim przed tym spotkaniem, już przed wyjściem na scenę i mówi mi, że no problem jest taki, że on miał ileś tam rodzeństwa, bardzo dużo i przez całe dzieciństwo wszyscy sobie dowalali. I on jest przyzwyczajony do tego, żeby się naparzać. A. On nie lubi czegoś takiego, że siedzimy i będziemy merytorycznie rozmawiać. No i powiedziałem mu, okej, w porządku. I wyszedłem na scenę i zanim on wyszedł, zapowiedziałem go słowami, że mam... No to nie jest przyjemność, no. Mam okazję poprowadzić spotkanie z panem Wojtkiem Cejrowskim i on już stał taki w blokach, co tu się dzieje. Potem mu jeszcze czymś dowaliłem, wszedł na scenę i striggerowałem go absolutnie, bo Mont Everestem i świętym gralem dla każdego podróżnika w Polsce jest to publikowanie zdjęcia w National Geographic. I w połowie rozmowy zapytałem go, panie Wojtku, no udało się w końcu z tym zdjęciem, czy nie? Bo chyba pana obejrzenie się udało. I on wtedy już dostał taką plombę, usiadł i grzecznie odpowiadał na wszystkie pytania. Biorąc w nawias, gdybyś miał ofertę zrobić jakiś taki rodzaj, wiesz,
wspólny występ dla dwóch publiczności z Sejrowskim. No to nie prowadzenie spotkania, występ. Nie. Dlaczego nie? Bo nie chciałbym w jakikolwiek sposób się podpisywać pod czymś, co ten człowiek gdzieś robi. No nie chciałbym być z nim na jednej scenie. Tak byłeś to byłaby. No tak, ale wtedy byłem z nim jako, jeszcze jako z podróżnikiem. Stand-uper to jest człowiek, który już mimo wszystko przede wszystkim opowiada o swoim światopoglądzie. I z tym nie chcę mieć nic wspólnego. Wiesz co, bo pytam o to w kontekście, też się przywia ten wątek, czyli wiesz, kwestia baniek. To znaczy, dziwi mnie, nie dziwi, tak? Znaczy, ja jestem akurat wszystkożercą, w związku z czym, wiesz, i oglądam jedną stronę i maniakalnie czytam drugą stronę i tak dalej, i tak dalej. I patrzę, że, nie wiem, 90% moich znajomych, którzy jest z jednej bańki, w ogóle nie wie, co jest w tamtej bańce. To jest przerażające. To jest przerażające i przerażające jest też to, po pierwsze samo zjawisko bańki, zresztą o tym mówię w nowym programie, że pozamykaliśmy się i wszyscy słyszymy o tych bańkach, że jest coś takiego jak bańka, a prawda jest taka, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy w nich upchnięci, bo ja sam zdałem sobie sprawę w momencie, kiedy były jakieś podstawowe kwestie, które dla mnie były tak oczywiste i dla moich znajomych tak oczywiste, po czym nagle spotykam się z tym, że przykład polityka. Byłem przekonany, że społeczeństwo jest spolaryzowane, tak absolutnie spolaryzowane, że jest albo w jedną, albo w drugą stronę, po czym okazuje się, że jest masa ludzi, którzy siedzą i mówią, ja nie wiem. I dla mnie to był po prostu szok, że jest masa ludzi, którzy nie mają pojęcia, po której stronie się opowiedzieć. Ja byłem przekonany całkowicie z tego, co rozmawiałem ze swoimi znajomymi, tej bańki, z której się sam skupiłem, że jest polaryzacja zero-jedynkowa. No, znajomy socjolog mi, nieznajomy, czytałem gdzieś, tylko nie chcę wymienić nazwiska, żebym się nie pomylił, że generalnie u nas to jest, wiesz, jak pacyfa, że jest 30% kontra 30%, 1/3 kontra 1/3 spolaryzowana i 1/3, która, wiesz, przeskakuje. Tak, którzy na przykład podejmują decyzję w ostatniej chwili, jak 15 października, ale którzy... Fenomenalne, fenomenalne. Dla mnie to jest tak przepiękne i przedziwne zjawisko. Ja to obserwuję i nie mogę się tego temu nadziwić. No ale jeśli chodzi właśnie o tą... nie ciekawiłoby się tak hepeneresko, co by się stało, gdybyście mieli, wiesz, tak jak jeszcze na meczu, wiesz, Legia tam, nie wiem, z kimś, Lech Poznań, że stadion po połowie, ty masz połowę biletów, Cejrowski ma połowę i wiesz, i rzucacie swoje co ostrzejsze teksty i patrzycie, wiesz, co się dzieje. Ale mówię ci, dlaczego to by się dlaczego by to nie zadziałało? Dlatego, że problem polega na tym, że ludzie, którzy są po stronie Cejrowskiego, a inaczej, ten profil, jeżeli chodzi o poglądy, to są ludzie, z którymi ciężko się dyskutuje, bo mają ugruntowane spojrzenie na świat i tego spojrzenia nie zmienią. Przykład. Jeszcze raz wrócę do tego fragmentu, do tego filmu o Konfederacji, który zrobiłem. Obserwowałem komentarze i próbowałem dyskutować z nimi. I problem polega na tym, że podajesz 12 argumentów, że Konfederacja jest złym wyborem, ponieważ raz, dwa, trzy, cztery, pięć, aż do 12. Przedstawiasz to drugiej osobie, fanowi na przykład Konfederacji, bądź komuś sprofilowanemu podobnie i dostajesz informację, ty, ale wiesz co, w piątym punkcie to jego tam nie było, on był w innym mieście, powiedział to samo, ale w innym mieście, a więc słuchaj, jak w tym punkcie się nie zgadza, no to resztę ja też wyrzucam. O to chodzi. Oni rozpaczliwie szukają jednego wątku, gdzie mogą wytknąć jakąś nieścisłość i automatycznie przekładają to na całość i no to ty jesteś niewiarygodny, to my nie będziemy rozmawiać. Na tym polega problem, nie da się dyskutować. Ale wiesz, to mi nie chodzi o debatę polityczną, wiesz. Ale tak samo, gdyby było rzeczywiście tak, że jest połowa publiczności, moja połowa Cejrowskiego, no to skończyłoby się tak, że tamci nie słuchaliby. Słyszeliby, albo nie słuchali. A może twoi by nie słuchali jego, wiesz. Wydaje mi się, i tutaj mogę spokojnie powiedzieć, że ci moi są bardziej tolerancyjni, otwarci i mimo wszystko otwarci też na posłuchanie przynajmniej innego zdania i wejścia w dyskusję. Dlatego, że też na Facebooku właśnie a propos tych materiałów widziałem fajne dyskusje, kiedy rzeczywiście zdarzały się wyjątki, że ktoś, kto chciał bronić Konfederacji i ktoś, kto racjonalnie przedstawiał argumenty przeciwne, oni się delikatnie się ścierali, ale mimo wszystko wychodziło z tego coś merytorycznego. Jakiś owoc. I rzeczywiście czasami ktoś mógł powiedzieć, okej, rzeczywiście tutaj masz rację, teraz przystąpmy do innego punktu. Piękna dyskusja, no ale w większości było tak, że dobra, ty, co ty tam wiesz, ty się w politykę nie mieszaj, ty, komik, ty, idź tam pożartuj, ty. No i to było 90%. W ogóle chciałbym tylko zwrócić uwagę, przepraszam, zanim zaczniemy na to tło, bo to wygląda jak taka plansza z Mortal Kombat. Wygląda jakbyśmy zaraz mieli walczyć. Serio, grałeś kiedyś? Ja nie jestem grający. Dobra. No to tak wyglądały plansze w Mortal Kombat. Także szwagra spytam. No jak mówisz, to tak jest, no. Czyli fani Mortal Kombat tutaj pracowali przy naszym pięknym wystroju.
Zapytałem cię, a potem popłynęliśmy dalej o ten kodeks stand-uperów. Pamiętam, że wspomniałeś tak naprawdę, że żelazna zasada to jest nie kraść dowcipów. Tak, wszystko musi być absolutnie autorskie. Można cytować, tak? Bo cytować, tak, można, wiesz, no można ewentualnie jakby zainspirować się też, tylko tu też jest delikatna granica. Natomiast najważniejsza rzecz to jest nie kraść. I wszystko musi być autorskie. Jeżeli na przykład znajdziesz coś, co, przepraszam, żart, który wymyślisz, okazuje się, że gdzieś już został użyty, no to nie możesz go wziąć, no bo nie. Dlatego też, no i to jest przepiękna idea, bo to pokazuje, że wszyscy stand-uperzy mogą robić to, co chcą robić, o ile to jest autorskie i sami siebie prześwietlają. Bo mnie rzeczywiście irytuje to, kiedy ktoś bierze owoc czyjejś pracy i mówi, no dobra, to teraz ja będę teraz z tego czerpał. Jest masa kont na Instagramie, które nie tworzą same memów, tylko repostują. I ktoś to repostuje, tylko wrzuca, no to dzisiaj przygotowałem dla was coś takiego. Nie, nie przygotowałeś, po prostu ludzie to zrobili wcześniej, ty zrobiłeś kilka kliknięć i nie zbieraj teraz śmietanki. To jest takie irytujące. Ja mam jakieś takie spaczone poczucie sprawiedliwości, że jeżeli gdzieś zachodzi jakaś niesprawiedliwość, to mi się odpala. I mi się właśnie odpala, kiedy widzę, że ktoś włożył masę pracy, bo wymyślenie żartu to jest tak naprawdę, czasami to jest przebłysk, a czasami to jest masa pracy i nawet parę godzin szukania tej puenty, szukania zwrotu, szukania konstrukcji. Potem nagle ktoś to bierze, wrzuca u siebie. I dlatego też stąd moja ogromna niechęć do TikToka, gdzie ludzie po prostu bezpardonowo biorą fragmenty czyjejś pracy stand-upera, żarty, przerabiają je na swoją modę i twierdzą, no to jest moje i teraz podziwiajcie mnie za to. No. Czy wiesz, mami to jest jeszcze ta rzecz, mnie na przykład zastanawia często, czemu twórcy takich super, sekcja gimnastyczna, tak? Że on nie stawia pieczątki na zdjęciu. No a powinien. No on powinien jako autor, znaczy nie, bo mówię jako autor. A mówisz, okej. Okay. Autor sekcji gimnastycznej. Bo wiesz co, ja ci powiem tak, że przez to, jak funkcjonuje sieć, mi się zdarzało, że udostępniałem memy, które nie wiedziałem, czy je są, bo nie były, wiesz, sygnowane. Tak, no jeżeli nie są podpisane, no to też trudno, żebyś teraz spędził pół dnia na szukaniu autora. Na przykład teraz ostatnio bardzo mnie rozśmieszyło, jest taki genialny post, polecam, jeszcze tu nie polecałem, Łódź zwana pożądaniem. Serio, zobacz, jest bardzo fajnie. Jest to chyba najlepszy taki tego typu profil o jakimś mieście w Polsce. I tam, i zobaczyłem, w sieci krążył mem, Miśko Largol i z podpisem, jeśli to pamiętasz, czas na kolonoskopię. A że to jest mi temat bliski, propaguję, no to wrzuciłem. Nie widziałem kolonoskopię. Się. Ale dzięki temu ludzie mi napisali, że panie Marcinie, ale to jest Łódź zwana pożądaniem. Zresztą poznałem człowieka, oprowadził mnie po Łodzi, w ogóle no rewelacja. Super, ale kiedyś na przykład, kurde, i teraz nie chciałbym skłamać, ale albo Wprost, albo Polityka zerżnęli ode mnie, bo zostawiłem taką tabelę osiągnięć Jezusa, Batmana i Dudy. Na zasadzie tej, ma samochód, nie ma samochodu, potrafi chodzić, potrafi nurkować, Jezus wiadomo, nie potrafi nurkować, Batman potrafi nurkować, Duda być może tak. I zostawiłem to i to zażarło niesamowicie. Potem też zrobiłem generator pasków do TVP Info. No i stwierdzili, że okej, no to teraz będzie nasze. Napisałem im, masę ludzi mi napisało, ej, co wy robicie? Przecież grzetniecie czymś. Ale byłeś pewien, że oni to zrobili świadomie. Tak, mało tego, bo oni, bo wrzuciłem znak wodny i oni go wypalili. Oni go usunęli. Piszę im, no co wy wyprawiacie, ludzie? Oni, wiesz co, no musieliśmy usunąć, bo się nie zmieścił. Dlatego szanuję sekcję gimnastyczną, robią super robotę, w ogóle nie wiem, kto za tym stoi, ale ma przefantastyczne poczucie humoru. No ale są takie konta, które zbierają i potem mówią, no to proszę bardzo, to jest moje dla świata. No to nie jest twoje. Stąd właśnie wśród stand-uperów takie wyczulenie na to, aby... A powiedz, jak zdarzały się historie, bo nie sądzę, żeby podpierdolka tutaj na naszym terenie, ale że nagle się okazuje, że ktoś ma fajny dowcip, a to jest dowcip jakiegoś stand-upera. Oj, bywało. Nawet nie ze Stanów, tylko na przykład z Australii, wiesz. Znaczy nie, no mało tego, zdarzały się takie akcje, że ktoś brał dowcip innego stand-upera z Polski dosłownie, albo nawet nie tyle sam dowcip, co konstrukcję tego żartu. Konstrukcja, tylko potem zmienił postaci i mówił, no to teraz jest moje. No i wtedy dochodzi do dwóch opcji. Albo do tego, że no, dostajesz żółtą kartkę, potem dostajesz drugą żółtą kartkę i masz bana. Bana oznacza, że jakby jest wykluczany powoli ze środowiska za to, że kradnie. Wtedy inni go nie zapraszają, nikt tam nie chce się z nim pokazywać na scenie i tak dalej. Powoli odchodzi w zapomnienie. Albo jeżeli ma mnóstwo zasięgów i wyświetleń, to wtedy mówi się, oj tam, raz się zdarzyło. No, to środowisko nie jest do końca konsekwentne. Dobre. Chciałem cię zapytać, to też pojawił się w
w rozmowie z tobą, czy stand-uper może się śmiać z własnych dowcipów? Moim zdaniem tak, to jest tak samo jak wiesz, jak z tym, czy można pić łychę z kolą, bo to, Boże, to przecież rozwadnia, przecież to nie można, to tylko pijesz tak jak chcesz, żeby smakowała i tyle, no. Moim zdaniem, ja sam mówię też dlatego, że ja sam się czasami śmieję ze swoich dowcipów, ale po pierwsze dlatego, że kiedy mówisz je ze sceny... To śmieszne. Czasami tak, czasami nie. Bo czasami, kiedy mówisz je ze sceny, to one w ogóle brzmią inaczej i nagle słyszysz to w inny sposób. Po drugie, mnie niesamowicie bawi reakcja publiczności. Jeżeli ta reakcja... Jest coś tak jak neurony lustrzane. Dlatego ważne jest to, aby grać stand-up w salach, które nie są zbyt wygłuszone. Bo neurony lustrzane odpalają... Między innymi dlatego odpowiadają za to, że ty ziewasz, kiedy ktoś ziewa. I analogicznie jest ze śmiechem. Śmiech rzeczywiście jest zaraźliwy i jeżeli... osoby, które siedzą od ciebie, obok ciebie, zaczną się bardzo głośno śmiać, to i tak ciebie to też zacznie po jakimś czasie bawić. I dlatego ważne jest, żeby sala nie była wygłuszona, bo wtedy te reakcje się kumulują i ci ludzie się jeszcze bardziej nakręcają. I jeżeli ja to słyszę od tych ludzi, to też trudno, żebym stał, wiesz, z grobową miną i okej, no dobra, to by się bawicie, ja będę taki poważny. To jest taki flow, jeżeli jest akurat tak, że mnie to bawi, to można się śmiać, jak nie, no to nie, no co tam komu w duszy gra. A słuchaj, temat, który mnie interesuje zawsze, czyli kwestia wulgaryzmów. Sam lubię, bardzo, natomiast zastanawiam się często. Ty używasz, nie, pytanie od 0 do 10, nie wiem ile. Czasami mam wrażenie, że zastanawiam się, czy musi być aż tyle. Sam przesadzam, żeby było jasne, w mowie prywatnej, zastanawiam się, jeśli chodzi na scenie. To jest kwestia tylko i wyłącznie tego, kiedy i jak są umiejscowione, bo ostatnio miałem do czynienia z sytuacją, która idealnie to ilustruje, bo rozmawiałem z ludźmi, bo zawsze staram się, zawsze zostaję po występie, żeby pogadać z ludźmi, zbić piątkę i się z nimi spotkać. I taka kobieta, chyba już trochę nawet starsza, i widać było, że ona była wyczulona na to, powiedziała, jak ja się cieszę, że u ciebie nie ma wulgaryzmów. No ale było ich sporo, tylko chodzi o to właśnie, że one były tak naturalnie umiejscowione, nie były przecinkiem, nie były na siłę, żeby podbić puentę, tylko były tak naturalne, że ona ich w ogóle nie zauważyła. I moim zdaniem takie naturalne umiejscowienie tych wulgaryzmów, które wynikają tylko i wyłącznie z tego, że no, po prostu tak mówię, tak wygląda mój styl mówienia i to pasuje do tego, jest okej. Okay. Jeżeli natomiast ktoś używa tego jako sposobu, żeby podbić puentę albo umiejscowić coś zamiast puenty, bo tak się zdarza, szczególnie jeżeli czujesz, że nie wiem, no mówię, dobra, inaczej. Wydaje mi się, że u młodych komików, którzy dopiero zaczynają, jest taka chęć, aby podkręcić to wszystko jeszcze jakąś kurwą albo czymś takim. I czasami to rzeczywiście działa. Natomiast jeżeli to jest naturalne, tak jak u mnie, bo rzeczywiście no, zaskoczyło mnie to, że ona powiedziała, u ciebie nie było wulgaryzmów. No, była ich masa, no ale akurat były na tyle delikatne albo umiejscowione tak naturalnie, że ich nie zauważyła. Pewnie, pamiętam kiedyś, chyba nawet sam robiłem tą rozmowę z Robertem Górskim, dawno, dawno temu. I to było jeszcze za dawnych czasów, za dawnych rządów Platformy. Ja go pytałem, czemu w tyle lat Platforma rządzi, a wy cały czas robicie pojazd głównie po PiSie. A on mówi, stary, my byśmy chcieli robić pojazd po Platformie, ale ludzi to nie śmieszy. Mówimy, wiesz, opowiadamy cokolwiek, powiemy Kaczyński, sala wyje, opowiadamy dobry dowcip po Tusku i tak nic. No i oczywiście to się potem zmieniło, tak? I fala odpływała. I chciałem się w tym kontekście spytać raz o te fale takie nastrojów ludzkich, jeśli chodzi o komedię, a dwa, czy idą gorsze czasy dla komików? No bo wiesz, wraca ciepła woda, znaczy nie wiem, czy wraca ciepła woda i tak się będzie działo, ale wiesz, o co mi chodzi. Tak, 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 wiem, o co chodzi i zaczynając od końca i zapomnę o początku, także do ciebie jeszcze wrócę. Przypomnę. Zaczynając od końca, czyli do ciężkie czasy. Często to pytanie słyszę, ale moim zdaniem nie, dlatego że i tutaj też nawiązuję do tego, że no nie chodzi o to, żeby tylko ładować w Kaczyńskiego, bo wiadomo, bo niski, bo kurdupel, bo kryptogej i tak dalej, i tak dalej. Ale i jest bardzo łatwym celem, jasne, że tak. Natomiast ja sam będę się bardzo chętnie śmiał i mało tego, ja się bardzo chętnie śmieję z lewicy. Mnie na przykład bardzo rozbawiało to, jak lewica, próbując pozyskać elektorat na TikToku, robili jakieś tańce, oni tam... To wyglądało po prostu tak cringe'owo, a tak zęby mnie bolały, jak to oglądałem, dusza mnie bolała, cierpiałem wewnętrznie i wyśmiałem to, bo nie mam z tym problemu. Tylko problem polega na tym, że dlaczego ja lubię żartować z księży? Po pierwsze, nie tylko dlatego, że jestem antyklerykałem, ale też dlatego, że mnie bawi nie samo to, że można łatwo zażartować z księży, ale to, jak szybko odpalają się ludzie, którzy są na tym punkcie przewrażliwieni. I oni nie wiedzą, że gdyby tylko po prostu usiedli i powiedzieli, okej, to żarty się skończą. I tyle. Bo bawi nawet nie samo
to, że można się z tych księży pośmiać, ale to, że te wszystkie babcie, te wszystkie emerytki, które święcie wierzą w to, że Kościół jest dobrą instytucją, odpalają się i tak denerwują. Gdyby tylko złapały trochę dystansu, skończyłyby się wszystkie żarty. Dlatego moim zdaniem można się śmiać ze wszystkiego. Nie można ludzi obrażać bez powodu, ale można się śmiać ze wszystkiego. A w przypadku tego, czy się teraz odwróci wszystko i czy będą ciężkie czasy, wydaje mi się, że nie. Dlatego, że po pierwsze, przecież oni w opozycji tak nadal będą odstawiać, być może teraz jeszcze większe numery, bo będą mieli jakby jeszcze takie społeczne przyzwolenie, że teraz wręcz muszą być tacy, jacy są, bo to będzie kontra do tego, że teraz... Będą jeszcze bardziej radykalni, w związku z czym... Lepsi jako... Tak, muszą być radykalni, muszą być jeszcze silniejsi w przekazie, bo bez nich świat upadnie i gender i wszyscy geje w końcu porwą wszystkich mężczyzn z tego kraju. Już nikt nie zostanie. Ale to jeszcze ciągnął trochę ten wątek. Zacząłem robić drugie śniadanie mistrzów w TVN24 lata temu, kiedy właśnie Platforma była już jakiś czas u władzy. Jednym z powodów było to, jak mi powiedziano, że TVN24, odkąd Platforma utworzyła rząd i PiS stracił władzę, spada oglądalność TVN24. Ale nie tylko, podejrzewam, że pozostałem telewizją informacyjną tak samo. Więc chodzi mi, wiesz, o to po prostu, że sam kiedyś napisałem felieton, że po prostu rządy PiS-u to jest dumping dla stand-uperów, kabaryciarzy, po prostu za friko odpalają to, co wy musicie się wysilić, tam napisać, wymyślić żart. No i że teraz po prostu będzie mniej przaśnie. Wydaje mi się, a propos tego, co powiedziałeś, że teraz spada TVN-owi. Wydaje mi się, że może... Mówię, że teraz spada, że spadało, wiesz, w 2007... I teraz też będzie spadało. I teraz prawdopodobnie będzie spadało, tak. Dlatego, że też pamiętajmy o tym, że to, co napędza telewizję, to uczucie irytacji, poddenerwowania. Telewizje, wiem, bo sam to robiłem, nie idą w uspokajanie nastrojów społecznych, tylko oglądalność jest generowana przez granie na emocjach, I kiedy przez cały ten czas rządów PiS-u ludzie byli napięci jak struna, no bo to, co wyprawiał Czarnek przecież z polskimi szkołami, to, co wyprawiała Barbara Nowak, to nóż się otwierał w kieszeni za każdym razem i mimo wszystko część ludzi wtedy stwierdziła, okej, nie chcę już mieć nic wspólnego, w ogóle nie chcę do tego zaglądać, a część ludzi, no, szła w to i szła w te emocje. I teraz moim zdaniem, tak mi się wydaje, zacznie spadać oglądalność, dlatego że ludzie po prostu poczują trochę spokoju. Będą stwierdzą, że mogę teraz odetchnąć, idę sobie na spacer, nie muszę się denerwować, zobaczę za jakiś czas, jak tam im idzie, czy spełniają obietnicę, czy nie. Tak, a jak myślisz, to spokój to gwarantuje. A jak myślisz, tu pytam trochę komika, trochę niedziennikarza. Znaczy wiadomo, że ta mobilizacja, zwłaszcza młodych ludzi na wybory, no to było powstanie narodowe i teraz będzie schodzić. Ale czy myślisz, sam ten mówiłeś, byłeś w tym kinie na... Tak, tak, byłem. Bardzo ciekawe doświadczenie. Właśnie. I chodzi mi, czy w ogóle nic z tego nie zostanie, tak jak z pokolenia JP2 i kibiców Krakowi i Wisły, którzy się jednali na stadionie? Zjednoczyli się na 15 minut, tak, i maczety. Czy tak to będzie wyglądać, czy jednak coś zostanie w tym podwyższonym zainteresowaniu polityką na zasadzie, że to jest nasze życie? Zostanie, dlatego że po pierwsze to, co mnie i to, co też sam próbowałem przekazać ludziom przed wyborami bardzo intensywnie, to to, że i to też jest jakby ta bańka, która pokazuje, że ja nie do końca zdaję sobie sprawę z tego, jak to wygląda dalej, bo byłem przekonany, że ludzie interesują się w jakikolwiek sposób polityką, chociażby dlatego, że to decyduje w sposób pośredni lub bezpośredni o tym, jak wygląda nasze życie. Okazało się, że ludzie mają absolutnie w dupie politykę i polityków, mieli przynajmniej wcześniej, nie mając świadomości tego, że to politycy i ich decyzje sprawiają o tym, ile zapłacisz za bilet do kina, czy będziesz mógł polecieć na wakacje tam i tam, ile będziesz mógł sobie pozwolić na, nie wiem, na oszczędności i czy będziesz mógł jeździć takim, a nie innym samochodem. O tym wszystkim decydują politycy i ich decyzje w sposób pośredni albo bezpośredni. I młodzi ludzie nie mieli absolutnie żadnego pojęcia o tym. Przecież jak wyszły badania, ile osób w Polsce ma świadomość afer pisowskich, okazało się, że tak, ja byłem przekonany, że pewnie jest 90 parę, bo nawet jeżeli TVP o tym nie mówi, no to i tak powinno to natknąć się w RMF-ie, w Polsacie czy gdzieś indziej. Okazało się, że gigantyczna rzesza ludzi w Polsce nie miała zielonego pojęcia o aferach czy wizowych, czy Pegasusie, czy wyborach kopertowych i tak dalej. I teraz, kiedy oni zaczęli mieć świadomość tego, bo wiesz, bo to jest teraz tak, że oni zaczęli rozgrzebywać, myślę, że to jest takie malutka kubka igieł, a okazuje się, że pod spodem jest gigantyczne mrowisko i dopiero teraz zaczęło do nich docierać, jak gigantyczną kupę tego wszystkiego odkryli. I moim zdaniem to, że wsiąkli w to i że dotarło do nich, że to rzeczywiście jest
bardzo mocny przekaz, że to jest coś, co bezpośrednio się na nich odbija, no to ciężko teraz będzie pójść w wyparcie, że no dobra, to ja jednak przestaję wierzyć w politykę. Także moim zdaniem tak. To pójdzie dalej, w mniejszej skali oczywiście, no bo część tych, którzy wyszli na fali hura, oglądamy wszyscy Sejm, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że ci wszyscy, którzy zauważyli, że okej, to jednak wpływa na moje życie bezpośrednio, zaczną się tym interesować. I ja w ogóle teraz odpalam projekt obywatelski pisania ustawy. Tak, i ta ustawa ma nakładać na kandydatów na posłów, senatorów i europosłów obowiązek testów psychiatrycznych, badań, jak zwał, tak zwał. Bo w Polsce psychotesty, same tylko proste psychotesty, musi przejść zawodowy kierowca, czyli człowiek, który wozi bułki, musi przejść takie testy, a człowiek, który w Sejmie, zasiadając, współdecyduje o tym, jak ma wyglądać twoje życie, jak ma wyglądać prawo, takich testów nie musi przejść. Przecież to jest jakiś absurd. Rozumiesz, motorniczy ma większe obostrzenia niż polityk, który decyduje o tym, jak będzie żył ten motorniczy. To jest absurd. Dlatego zbieram teraz ekipę psychiatrów, specjalistów od legislacji i psychologów i prawników. No i stworzymy taki projekt. Oczywiście tam jest masa kontrowersji, ale też najciekawszą z tych kontrowersji jest to, że to jest ograniczanie swobód obywatelskich, to jest stygmatyzacja i tak dalej, i tak dalej. I takie głosy podnosili na przykład psychologowie i psychiatrzy w Stanach, bo wcześniej był taki projekt u nich. Ale stwierdzili wtedy, że nie, absolutnie to nie może tak wyglądać, taki projekt nie może powstać. Po czym Trump doszedł do władzy i stwierdzili, dobra, wróćmy do tego pomysłu, bo to nie jest taki zły pomysł. A więc tu sprawa jest otwarta. Emocjonalnie jako ja podpisałbym się pod twoim projektem. I od razu mnie nachodzą właśnie te wątpliwości, które sam zacytowałeś. Ty wspomniałeś Trumpa. Teraz mamy nowego prezydenta Argentyny, Javiera Milei. Z tego, co o nim czytałem, słyszałem, absolutnie nie przeszedłby twoich testów w żadnym kraju. Bo to jest ten, który się łączy ze swoim psem zdechłym, aby tak, był jego tak, doradcą. Tak, 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 ale tam jest poziom szaleństwa dosyć mocny. Ale, więc tu byś był zaatakowany z prawej strony, no, ale na przykład, teraz muszę bardzo się precyzyjnie wysławiać, ale Maja Staśko, znana aktywistka lewicowa, influencerka, sama o sobie mówi o swoich problemach psychicznych, to twoja ustawa by ją pozbawiła prawa na przykład kandydowania do Sejmu. Ale ja nie mówię o tym, że taka osoba miałaby nie kandydować. Ja właśnie tego jeszcze nie wiem. Od tego właśnie będą konsultacje z psychiatrami i z prawnikami, bo być może wystarczy sama informacja publiczna osoby, która chce kandydować. Informacja, tak jak Lex Tusk. Oświadczenie majątkowe. Tak jak jest na przykład oświadczenie majątkowe już po wyborze, tak? Czyli, moi drodzy, tyle mam ale pieniędzy. To jest, wiesz, oświadczenie majątkowe, jak ktoś nie oszukuje, jest obiektywne. A tyle masz kasy, chyba że chowasz jakieś działki na żonę czy coś w tym stylu, ale... Albo na syna. To jest dosyć obiektywne. Natomiast tutaj to jest strasznie płynna sfera, no. Jest płynna sfera, dlatego właśnie mądrzejsi ode mnie będą tę sferę ze mną doprecyzowywać, dlatego że... Nie wiem. Być może dobrym pomysłem będzie rozdzielenie tego, że jeżeli ktoś jest w aktywnej psychozie, jeżeli ktoś ma jakieś fobie, które realnie wpływają na jego decyzję, to być może wykluczenie jest jakąś opcją. A być może po prostu sama informacja publiczna, ta osoba, ten kandydat ma takie i takie zaburzenia, takie i takie fobie. Chcę, żeby ludzie mieli od tego świadomość, tak? Który jesteś rocznik? 82. No to jestem trochę 14 lat starszy od ciebie, ale jesteś jednak na tyle już stary, żeby wiedzieć, tak zakładam, że jak byłeś w podstawówce, to nie było wszystkich tych, wiesz, liter przypisywanych dzieciom. No ktoś był niegrzeczny, grzeczny, nieznośny, gówniarz, rodzice na wywiadówkę i tak dalej. Teraz tam czytam wywiad z nauczycielką, że w zasadzie 3/4 jej dzieci ma jakąś tam diagnozę. No więc jak w tym świecie, gdzie wszystko jest diagnozowane, że każdy ma coś, chcesz, wiesz, zrobić to, co zrobisz. Rozumiem, że chodzi ci o to, jak odróżnić, co dyskwalifikuje danego człowieka, a co jest czymś... No. Co nie mówiąc o tym, że będziesz miał, wiesz, każdy będzie miał lekarza, który może znaleźć specjalistę, który powie, że ktoś jest w cudzysłowie świrem i że jest absolutnie jasne, zdrowy. Jasne, że tak. Jest taka opcja, że znajdziesz kogoś, kto znajdzie na Tuska, że ma, nie wiem, kaczofobię, a na... Wilcze oczy, choroby. Na przykład tak, a z drugiej strony można znaleźć kogoś, kto uniewinni każdego, uniewinni w cudzysłowie, że stwierdzi, że okej, ta osoba jest czysto psychicznie. Od tego właśnie są psychiatrzy. Być może to powinna być grupa, zespół, który jest przy tych kandydatów. Wbrew pozorom to nie są setki tysięcy, tak? A więc można spokojnie stworzyć zespół i... A co odpowiadasz na ten argument bardziej, jak rozumiem, lewicowy, czyli że to jest stygmatyzacja?
Pamiętasz taką akcję przed wyborami poprzednimi? Andrzej Mleczko zrobił taki rysunek, że jest, wiesz, szpital psychiatryczny, za kratami skandowanie się odbywa za krat Jarosław, Jarosław. Albo jeszcze było w kampanii, jak była taka kampania nie bądź świrem, idź na wybory. Pamiętasz? Tak, ale to są jakieś satyryczno zabawne akcje. A właśnie, a ty na poważnie to chcesz robić? Tak, chcę to robić na poważnie. I bo rozumiem, że zmierzasz do tego, pytanie twoje jest takie, jak rozpoznać, kto jest, kto powinien być wykluczony, albo... Tak, że nawet jak... Znaczy, a to już ci mówię, bo na przykład jeżeli ktoś... To, znaczy, ja to widzę w ten sposób, że być może, cały czas mówię być może, no bo to wszystko jest na początku, to wszystko trwa. Natomiast pierwsza wersja, która przychodzi mi do głowy, jest taka, że powstaje lista albo zaburzeń, albo psychoz, które są, że tak powiem, w miarę bezpieczne, jeżeli chodzi o uczestniczenie w kreowaniu w rzeczywistości, czyli nie wiem, arachnofobia i tak dalej, spoko, przecież to w żaden sposób nie... To nie znaczy, że ktoś wbiegnie do Sejmu i powie, teraz wprowadzamy ustawę, która każe zabijać wszystkie pająki, no. Ale jeżeli z drugiej strony, jeżeli ktoś żyje w stanie psychozy, no to ja nie chcę, żeby ta osoba, to jeżeli mówimy o wykluczeniu, to ja chcę, żeby ta osoba była wykluczona. Nie chcę, żeby człowiek, który jest w stanie psychozy, który może być odpalony czymś dziwnym i podczas głosowania może podjąć irracjonalną decyzję albo może wystąpić z irracjonalnym projektem, bo jego psychoza sprawia, że on nie patrzy na świat racjonalnie, to ja chciałbym, żeby taka osoba była wykluczona. I wtedy, no przepraszam, jeżeli jacyś lewicowi aktywiści powiedzą, to jest wykluczanie, no to tak, to chciałbym, żeby taka osoba była wykluczona. Okej. Okay. Czyli okej, okay, w sensie kropka, by nie było. Szymon Hołownia. Jak oceniasz jego stan psychiczny? Nie, wolałbym nie. Nie, tak, fajnie, znaczy nie, fajnie, dobrze to wyszło, dzięki. Nie, chciałem cię zapytać, twoja ocena jego tych pierwszych tygodni, ale też bardziej w kontekście, czy to jest, uważasz, że to jest nowa jakość, czy że za chwilę przeszarżuje, lampa się zapali na czerwono i tak jak ludzie go teraz kochają, to będzie ich wyprowadzał z równowagi? Jest to możliwe, bo no, Szymon Hołownia to jest zwierzę medialne, to jest zwierzę sceniczne i wydaje mi się, że w pewnym momencie może dojść do takiego punktu, gdzie ludzie już zaczną być zmęczeni showmaństwem i dojdą do wniosku, że trochę masz za duże ciśnienie na szkło. Ale to jeżeli jakby nie przyhamuje. Natomiast jest to nowa jakość, tylko że ja tę jakość widzę w czymś innym. Nie chodzi mi o to, że to jest nowa jakość, jeżeli chodzi o kulturę, o bycia, o rodzaj dyskusji, tylko nowa jakość pod kątem tego, że przyciąga nowych ludzi. I to jest najważniejsze, że ci ludzie rzeczywiście zaczynają oglądać Sejm. Przecież obrady Sejmu są oglądane po kilka milionów razy. Kilkaset tysięcy subskrybentów i to jest miód na serce, bo rzeczywiście młodzi ludzie w końcu zaczynają się tym interesować. I to wbrew pozorom w dużej mierze dzięki Hołowni, a też w dużej mierze dzięki temu, że wyszli na wybory i teraz powiedzieli, no dobra, to zostawiłem tutaj pieniądze, teraz chciałbym zobaczyć, co z tymi pieniędzmi robicie. I tak samo, wiesz, zostawiłem zaufanie, teraz chcę zobaczyć, co robicie z tym zaufaniem. A Hołownia nie odstrasza ich, no bo gdybyśmy tam teraz posadzili kogoś pokroju Witek, no to ci ludzie by stwierdzili, aha, czyli wracamy do punktu, gdzie nie mam pojęcia, co tam się dzieje, nie wiem, o co chodzi. Kobieta mówi do mnie dziwnym językiem i ewidentnie jest to nie jest transparentne. A on stwierdził, zapraszam wszystkich, teraz pokażę wam, jak wygląda mównica, jak wygląda sala plenarna i to jest super. I to jest nowa jakość, która przyciągnęła ludzi, którzy się w końcu zaczynają tym interesować. A więc w tym sensie nowa jakość. A z którym z polityków, tak w zasadzie jednorazowego, wiesz, charytatywnego show byś chciał się tak wzajemnie porostować na scenie? Czy w ogóle, znaczy, nawet jakbyś nie chciał, to na szczytny cel, powiedzmy. Czaj. Z powodu, wiesz, nie chodzi mi nawet o poglądy, tylko bardziej o vibe. Z Czarnkiem. Z kim? Z Czarnkiem. Tak. Ale zaraz, poczekaj, to tego nie rozumiem. Z Sejrowskim nie wystąpisz na scenie, a z Czarnkiem byś wystąpił w takiej wersji? Tak, dlatego, że Czarnek jest politykiem i wszyscy wiedzą od początku do końca, co ze sobą niesie. Sejrowski pod płaszczykiem śmiesznych, zabawnych opowieści z podróży przemyca treści, które są kontrowersyjne i moim zdaniem skandaliczne. A z Czarnkiem, tak, to od początku do końca jest polityk, wiemy, o co chodzi. Ale dlaczego? Dlatego, że bo jest buldogiem. Bo jest buldogiem. Licho tego. Teraz już taki buldożek do poczochrania. Bardziej chodzi o to, że on jest człowiekiem, który... Ja jestem
przekonany, że tam u niego w gabinecie, jak przyszedł, rozkuwali ściany, żeby powiększyć dla jego ego, bo oni się tam nie pomieszczą, nie pomieścili. I chciałbym po prostu spotkać się z nim, porostować go, żeby zobaczyć, jak łatwo go odpalać. Bo jeżeli widziałeś, znaczy na pewno widziałeś ostatnie wystąpienia i przemówienia, no to to jest człowiek, któremu puściły już teraz nerwy. Widać, że on już jest, stara się pohamować i stara się trzymać poziom, ale tego poziomu nadal nie widać. Mi się bardziej wydaje, że to wie, że on został wypchnięty przez Jarka teraz na pierwszą linię. To tego nie poddaję pod wątpliwość. Mówię tylko, że widać po nim, że dociera do nich skala porażki i to, co teraz ich czeka. I widać, że puszczają mu nerwy i wychodzi frustracja i złość. I szczerze, dobrze, to jeżeli, może jestem złym człowiekiem, ale mi to sprawia radość. Jeżeli ktoś się ogląda i chciałby zebrać dużo pieniędzy, to zachęcam do organizacji tego. Oj, chyba by nie przyszedł. I to by było ciekawe właśnie. No zobaczymy. Wspomniałeś, że śmiać się można ze wszystkiego, byle nie obrażać. No i to jest oczywiście bez powodu. Jeżeli ktoś zasłużył. Bez powodu, bez powodu. Tak, tak, tak. Ale to jest znowu ta... To, co mnie zawsze fascynuje. Gdzie jest ta granica? To jest pytanie odwieczne. Nikt nie zna na nie odpowiedzi. Czasami niektórzy definiują te granice przez czas, jeszcze inni przez... Dobra, masz poczucie, że przegiełeś kiedyś? Żebyś jednak cofnął jakiś żart? Cofnąć nie. Chodzi o to, że ja lubię żarty o karłach. I... Każdy lubi, tylko nie każdy się przyznaje. No. Tak, każdy lubi, nie każdy się przyznaje. Gdzie jest zgon na pogrzebie? Jeszcze raz? Zgon na pogrzebie. Nie, zobacz, jest, to jest absolutnie, nie pamiętam teraz, jak się nazywa ten aktor, co grał w Grze o Tron. No ten każdy. Ale wiesz, o co chodzi. Tak. Komedia czarna, czarne poczucie humoru. To sprawdzę. Zgon na pogrzebie. I lubię żartować z karów i mam pełną świadomość tego, że część z nich może czuć się urażona, no bo to jest wyśmiewanie. Ale prawda jest taka, że z jednej strony wyśmiewam też wszystkich innych. Od lewej strony do prawej, wysokich, niskich, grubych, chudych, Ordo Iuris, nie Ordo Iuris, wszystkich i uważam, że z każdego można się śmiać. I wtedy musimy sobie zadać podstawowe pytanie, tak? Czyli w zasadzie to karły muszą, jakie to jest abstrakcyjne zdanie, karły muszą sobie zadać podstawowe pytanie, czy są za postulatem, aby się z nich nie śmiać, czy są za postulatem, aby traktować ich na równi. Nie można wybrać jednego albo drugiego, bo jeżeli chcecie być traktowani na równi, no to akceptujcie też to, że można się z was śmiać, tak samo jak można się śmiać z ludzi grubych, bo można się śmiać. Teraz poprawność polityczna... Fatfobia. Mam to w dupie, jak to się nazywa. Można się śmiać ze wszystkich, tak samo z ludzi karły grubych. Nie nazywają się karły, tylko... Niskorośli to jest jeszcze co innego. Jest niskorosłość, jest karłowatość. Teraz... Ja pamiętam, kiedyś u Stasiuka było z kolei piękne określenie niskopienny gatunek człowieka, tylko nie chodziło mu o karła, tylko tam jakiegoś sąsiada z Beskidu Niskiego. Ale wracając do... Można się śmiać z ludzi grubych też. I dobra, poprawność polityczna mnie denerwuje i przepraszam cię, ale tutaj muszę dokończyć wątek, bo mnie to irytuje, że teraz w ramach jakiejś skrajnie lewicowej, przegiętej poprawności politycznej nie możemy się śmiać z tego. Nie, możemy. Kurwa mać, dlaczego ktoś ma mi mówić, z czego mogę się śmiać, bo to może kogoś urazić. Bo takie za czasy. Chwilę nie można będzie się śmiać z niczego, bo każdy żart może kogoś urazić, bo każdy żart w jaki sposób kogoś uraża. Znaczy mój czujnik internetowy jest taki, że w tej chwili najbardziej ryzykowne jest śmianie się szeroko rozumianego świata trans, bo tu masz po prostu od razu wjazd, znaczy może nie najbardziej, bo tam jak dochodzi do spraw etnicznych, no, to jest jeszcze gorzej. Tu się zgodzę, tak, że żarty teraz ze społeczności LGBT i... Nawet nie LGBT, znaczy części społeczności LGBT, bo ja nawet wdawałem się w prywatne, bo publicznie nie, ale wdawałem się w prywatne rozmowy, jak ktoś opierdalał, mówiąc krótko, za mema, jakiego wrzuciłem, znaczy wrzuciłem na storiska, to zawsze padał ten argument, że to jest najbardziej dyskryminowana grupa, czy naprawdę pan, panie Marcinie, musi akurat śmiać się z nich. Jest jeszcze druga rzecz, znaczy zgadzam się z tobą absolutnie, że teraz osoby trans są objęte kopułą i kloszem i broń Boże są absolutnie najbardziej delikatne i nie można ich ruszać. Nie zgadzam się z tym, jak mi wpadnie do głowy fajny żart o osobach trans, to proszę bardzo, czemu nie? Czekaj, jeszcze była jakaś druga grupa. Wiem, znaczy nie tyle grupa, co teraz też ryzykownym jest mieć poglądy takie, jakie powiedzmy ma obecny rząd i jednocześnie nie stosować feminatyw, które są... Tak. Nie możesz... Ja szczerze też to mam to w dupie. Nie będę mówił, że ministra sportu, no bo
bo brzmi mi to po prostu nie. Ale było bardzo śmieszne. Pani minister, minister. Ale wiesz co, to można się wziąć, bo ja zauważyłem nawet, że Barbara Nowacka, która jest ministrą edukacji, ale jednocześnie o Nowak mówiła pani kurator. To jest... Tak, i oni się sami już gubią w tym, dlatego może po prostu tam, gdzie minister brzmi naturalnie, zostańmy przy minister. Jeżeli wiadomo, że kiedyś na przykład popełniłem błąd i tutaj przyznaję się do tego, że to rzeczywiście tam nie zastosowałem feminatywy, bo nazwałem, nie pamiętam teraz nazwiska, przepraszam ją, ale robiłem rozmowę, czy tam wywiad ze strongwomanką i z automatu powiedziałem, że jest strongmanką. I ona słusznie mnie poprawiła, że nie ma czegoś takiego jak strongmanka jako kobieta, jest strongwomanką. Ale nie walnęła się. Słucham? Nie walnęła cię za to. Nie, ona zwijała patelnię i to był rekord w zwijaniu patelni, to był absurdalny pomysł. Natomiast jeżeli jest to sensowne, ma to wydźwięk, który brzmi logicznie, no to spoko. No. Natomiast jeżeli to ma być na siłę wciskane i już wszyscy sami się w tym gubią, no to po co to robić? A czy jest coś, co ciebie by obraziło albo cię obraziło? Chyba nie. Ogólnie rzecz biorąc, no to i po materiałach o Ordo Iuris i po tej sprawie, która tam... Dobra, skoro wymieniasz się, bo masz sprawę, pozwało ci to Ordo Iuris, czy nie pozwało? Tak w skrócie dla widzów chodzi o to, że Ordo Iuris, ja publicznie mówię o tym, że to jest banda degeneratów moralnych i hipokrytów, przy okazji też w dużej mierze erotomanów. Oni twierdzą, że nie i tak się przekomarzamy teraz. Ale pozwali cię do sądu? Nie jeszcze, dostałem od nich 19-stronicowe przedsądowe wezwanie o usunięcie materiałów. Oni chcą cię 30 tysięcy, a ty ich pozwałeś o 60 rubli, żeby łatwiej było im przeliczyć. No i zażądali ode mnie usunięcie materiału z YouTube'a. W odpowiedzi na to wrzuciłem ten materiał też na Facebooka, Instagrama i na TikToka, żeby wiedzieć, że to nie jest poważna rozmowa. A no i zażądali przeprosin. Ja zażądałem od nich przeprosin, żeby przeprosili kobiety, że im włażą z butami w życie i niech spierdalają. No i stanęło na tym, że teraz cały czas ich prawnicy przetwarzają te wezwanie, bo później wyjaśniłem każdy zarzut, każdą nieścisłość, którą mieli do mnie. Okazało się, że oni są po prostu takimi zbanami. Oni totalnie nie wiedzą, co się dzieje wokół nich. Na przykład stwierdzili, że oni nigdy nie byli za zakazem rozwodów, po czym rzuciłem im ich artykuł z ich strony, w którym rekomendują zakaz rozwodów. I to jest taka dyskusja. No, po prostu. Ja, oni się bawią z tobą, bo czytałem te ich argumentacje, że na przykład to nie jest, że ten gościu to nie był w Ordo Iuris, tylko był rzecznikiem prasowym szkoły, którą zakładał Ordo Iuris. A mało tego, albo na przykład ona nie pracowała wtedy, tylko pracowała wcześniej, ale i tak się grzmocili w konferencyjnej i najprawdopodobniej była to konferencyjna Ordo Iuris, a więc no przepraszam bardzo, ale nie da się tego wybronić. No i dlatego teraz doszli w końcu do wniosku, że prawdopodobnie nie ma takiej opcji, żeby poszli ze mną do sądu i cokolwiek wygrali, bo nawet jeżeli wygrają pieniądze albo wygrają przeprosiny, to wizerunkowo i tak stracą, no bo nie ma szansy dyskutować z komikiem, który może to zawsze obrócić też w żart, nie ma szansy, żeby jakkolwiek wizerunkowo to wyciągnąć. Znaczy wiesz, oni wizerunkowo już nie mogą chyba bardziej stracić, no. Nie, no u swoich fanatyków z Rosji i z Polski pewnie trochę mogą jeszcze stracić. Jak będzie wiesz, że spisek jakiś tam lewacki... Oczywiście to spisek lewacki, liberalny. Dawno, tak, i pytanie, kto mi płaci. Powiedz mi... A proszę, tylko jeszcze dodam. A, na te wszystkie pytania, kto mi płaci, tych ludzi, którzy tak, ten materiał Konfederacji, a kto ci płaci? Wy mi płacicie komentarzami, wy mi płacicie tym, że to oglądacie i wy mi płacicie tym, że dyskutujecie pod filmami, także dziękuję wam za to serdecznie. Proszę, reklamujemy. Tu muszę cytować dokładnie. Nie wiem, czy to jest jakaś twoja zasadnicza reguła, czy po prostu na którymś występie, ale to by mi się spodobało. Osoby przeszkadzające mogą zostać wyproszone bez możliwości zwrotu biletów. A, to jest jakby formułka od mojego menedżera. Chodzi o to, że czasami przychodzą na występy ludzie, którzy no albo są pijani. To raczej głównie, znaczy w Polsce mi się to, nie, raz mi się zdarzyło w Polsce w Łodzi, znaczy nie chodzi o to, żeby to była Łódź. Bo ktoś a na Łódź to już wraca, też widziałem jak mi w twoim wykonie coś tam, masz jakieś traumatyczne doświadczenia z Łodzią? Nie, raczej nie. Wiesz, natomiast ja teraz jako samozwańczy rzecznik Łodzi pod wpływem... Nie, Łódź jest, ja bardzo lubię Łódź, wspominam bardzo ale dobrze. Ale ktoś w Łodzi przyszedł? Tak, ktoś przyleciał z Anglii na występ do Łodzi, przyszedł pijany, wtrącał się, przeszkadzał. I chodzi o to, że stand-up to wygląda z zewnątrz jak taka bardzo luźny monolog, trochę dyskusja z publiką i wszystko płynie bardzo naturalnie. Tylko że to, że to płynie naturalnie, to przynajmniej u mnie jest kwestia tego, że to jest przećwiczone wiele razy. I ta naturalność i ta płynność musi być zachowana, bo wystarczy przy niektórych bitach, czyli przy takich dłuższych historiach, że dosłownie wystarczy, że o sekundę przesunę
puentę albo jedno zdanie, czasem nawet jedno słowo, w jedną albo w drugą stronę, zaburza się rytm, który jest wymagany do tego, aby publika odebrała to tak, jak chce, żeby to odebrała. Jeżeli w tym czasie ktoś zacznie krzyczeć i wybije to z rytmu, no to tak naprawdę niszczy spory fragment występu. I dlatego ważne jest to, aby ludzie nie przeszkadzali w trakcie, bo to wygląda, jakby to była taka pogadanka w kuchni, że o, spotkaliśmy się, teraz wam opowiem, jak to wyglądało. Prawda jest taka, że no to jest mimo wszystko, są fragmenty, które są wycyrklowane co do sekundy i one jak padną tak co do sekundy, no to będą działały tak, jak mają. Powiedz, bo tu na tej kanapie Rafał Rutkowski mówił, że on właśnie, że gorsze są pijane kobiety niż pijani faceci. Tak, Jezus Maria! Boże, ale mi odpowiesz traumę. Ja kiedyś występowałem dla firmy, nie pamiętam jak to było, pamiętam, ale nie chcę im robić złej tej. O Jezus Maria. Tak, i tam były same kobiety i one były bardzo nietrzeźwe. Jezus! Ja teraz, ale mi się odpaliło. To było tak, że ja próbowałem, ale to było jak, ja nie mogę tego ciągnąć dalej, bo to jest zbyt ciężki temat. Z pijanymi facetami, miałem na przykład jakiś taki występ, gdzie siedziała grupa pijanych kolesi. W pierwszym rzędzie, czterech typów. Narąbani całkowicie, wychodzę do nich, chłopaki, będziecie przeszkadzać? Nie, mordo, nie. Mówię, super, fajnie. Siedzieli, bawili się świetnie, jeden tylko był tak spruty, że spał, budził się tylko jak były oklaski i szedł spać dalej. A występowałem dla 200 kobiet pijanych i nigdy w życiu nie spotkałem się z taką nieokiełznaną falą, nie wiem kurwa czego, emocji. One w ogóle nie były w stanie się skupić, skoncentrować. To było tak, jakby ktoś im dorzucił czegoś, no amfetaminy z MDMA do szklanek i im właśnie wtedy weszło. To, o Boże, te pijane kobiety, straszne, straszne widownia. Jeszcze nie możesz grubym słowem powiedzieć. Nie, no, jakieś... nie, absolutnie, no co ty. Poza tym faceci, kiedy jest pijany facet na widowni, to kiedy wiesz, jakby zaczniesz tam się z nim dyskutować, przerzucać i zacznie się zaostrzać atmosfera, no to spoko, to on powie, dobra, ty, mordo, ej. A pijana kobieta nie, ona wpada w szał. Kiedyś właśnie była pijana kobieta na występie w Amsterdamie i ona wpadła w taki szał, że zaczęła bić się z ochroniarzem, który chciał ją wyprowadzać, potem waliła w szyby, żeby wejść do środka, a pijany facet powie, dobra, ty, idziemy na zewnątrz. I po temacie, no, kobiety pijane. Wymieniłeś, rozumiem, jeden z bardziej traumatycznych występów, a miałeś jakiś taki, że wiesz, że ściana, po prostu ściana, widzisz, wiesz, kompletny brak kumacji, zrozumienia, akceptacji. Brak kumacji to tak, to zdarzało się. Raz mi się zdarzyło, jak występowałem dla firmy. Nie wiem, co to była za firma, ale średnia wieku to było tak 60 lat i wszyscy byli w smokingach. No to ja już od razu wiedziałem, że to nie wyjdzie. I to było jakieś takie przepiękne wnętrze warszawskie, jakiś pałac, coś takiego, kolumny, marmury. Ja wychodzę i widzę, że to nie zadziała. I jak jeszcze zanim wyszedłem, kelnerzy, którzy tam obsługiwali, zaczęli się chichotać i nie wiedziałem, o co im chodzi. Oni już wiedzieli, co się stanie. I mówię im po 20 minutach, słuchajcie, kochani, z całym szacunkiem, ale widzę, że to nie zadziała. Widzę, że wy siedzicie spięci, nie reagujecie. Oni, nie, co ty, dawaj, jest fajnie. A miałem taką sytuację. To było na zakończenie sezonu jakiejś drużyny siatkarskiej. Wyszedłem i to są najważniejsi ludzie z miasta, bo drużyna była sponsorowana przez spółkę państwową, a więc wszyscy byli obsadzeni, to jeszcze z ramienia PiSu. I zacząłem od żartu, że mogę żartować z księży, bo byłem ministrantem i znam ten słony smak posługi. I nagle sala wygasła i obserwuję, jak ci ludzie jeden po drugim odwracają się za siebie. I okazało się, że wygaśli do tego, że z tyłu siedział kapelan drużyny, lokalny biskup. I oni stwierdzili, że jednak od takich żartów nie będziemy zaczynać. I to był początek, to było pierwsze zdanie, jakie powiedziałem, co oznacza, że kolejne 40 minut, ja już wiedziałem, że przez 40 minut będę wewnętrznie umierał i moja dusza będzie w czyśćcu, przez 40 minut będę cierpiał i przycierpiałem. A powiedz, jak jest w twoim wypadku z testowaniem materiału, czyli mówiąc krótko, dowcipu. No bo tam, nie wiem, zespół muzyczny sobie zagra w mniejszych salach, prawda, może najpierw dla fanów. Jak robisz? Klasycznie tak samo jak każdy, czyli na początku są open mic'i, czyli wychodzi się i sprawdza się po 5-10 minut i wtedy jest ten pierwszy przesiew, najbardziej brutalny, bo wtedy okazuje się, że coś, nad czym siedziałeś, dłubałeś. Ja tak na przykład miałem właśnie przy tym nowym programie, że siedziałem, dłubałem przez kilka dni, byłem tak przedumny, tak przefantastycznie zadowolony z tego, co się okazało. Wychodzę na publikę i oni, okej, pokaż co jeszcze. I wtedy jest wewnętrzna batalia, czy zostawiasz to, idziesz na przekór i stwierdzasz, mi się to podoba, ja za tym stoję, ja się pod tym podpisuję, a więc idę z tym, czy idziesz, wiesz, w stronę publiki, no bo też nie ma sensu wychodzić i na siłę ich uszczęśliwiać, no bo to my jesteśmy dla nich, a nie oni dla nas. Tak. A potem testy wyglądają tak, że tak, no gra się dla mniejszych publik, tylko że ja mam też, ja nie wiem, czy u mnie to jest obiektywne, bo mam już swoją publikę i to jest przepiękne i to są fantastyczni ludzie, to są otwarci ludzie, to są
ludzie, którzy mają dystans do siebie, inteligentni, fajni, sympatyczni. Widać, że tam jest taka wspólnota, która się robi, takich naprawdę ludzi, z którymi chcesz się zatrzasnąć w windzie. O. I oni też szanują bardzo moją prywatność, szanują prywatność innych. Fantastyczna publika. Tylko wtedy no, absolutnie nie jestem obiektywny. Czy to, co im serwuję, jest obiektywnie dobre, czy po prostu oni i tak będą mieli obniżone oczekiwania, albo po prostu stwierdzą, że i tak fajnie, że się spotkaliśmy. Także ciężko jest to obiektywnie wycyrklować, ale można zawsze wyjść na absolutnie obcą publikę i wtedy to przetestować. Znowu się odwołam trochę do innego, ale w pewnym sensie podobnego doświadczenia. Bawiąc się przez lata w pisaniu felietonów, miałem nieraz taką sytuację, że kurde, miałem przekonanie, że napisałem zajebisty felieton. Po prostu rewelacja. Więc zero reakcji, nic. Potem był tak zwany, jak to w domu nazywamy, felieton z dupy, wiesz, na ostatnią chwilę psztyk i w ogóle super, i zachwyty, szerowania, ludzie na ulicy, panie Marcinie, ale to było zabawne. Ale to mam tak samo, tylko że nie ze stand-upem, a z newsami bez wirusa. Mm. Jest odcinek, który przez cały tydzień dłubię, cyrkluję, cyzeluję, wszystko jest dopieszczone, wrzucam, odbiór taki sobie. Jest odcinek, kiedy jestem w trasie, wracam do domu na szybko, jeszcze coś się tam wydarzy w domu i na ostatnią chwilę składam wszystko i nawet zastanawiam się, czy go w ogóle wrzucić, czy zrobić sobie tydzień przerwy, bo nie do końca chcę się pod tym podpisać, bo nie włożyłem w to tyle pracy, ile bym chciał. Wrzucam i nagle rozbija bank. Nie mam zielonego pojęcia, na czym to polega, ale to jest piękno tego, że... A powiedz mi, a wiem, że masz taką swoją grupę na Facebooku zamkniętą ludzi z różnych... Korespondentów, którzy mi podrzucają różne rzeczy. No. Tak. A czy masz ludzi, którzy na ciebie, znaczy pracowników takich, nie mówię sympatyków wspierających wiedzą, tylko którzy ci pomagają ogarnąć te różne... Nie. Znaczy jest montażysta, który pomaga mi przy montowaniu filmów, jeżeli są dłuższe, ale to tyle. No niestety muszę to robić sam, ale też no, nie za bardzo mam tego, jak gdzie delegować. Jesteś pracoholikiem? Nie, ja chciałbym być leniem, tylko że nie mogę teraz. A powiedz, a jakbyś miał określić swoje poglądy społeczno-polityczne, tak mówię, to kim ty w zasadzie jesteś? Nie, znaczy, widzisz, bo to jest problem, bo ja jestem człowiekiem, który odrzuca skrajności, a więc jeżeli mówimy o poglądach lewo-prawo, czy tam środek, to biorę to, co jest najlepsze z każdej z tych stron i staram się w ten sposób sobie konstruować mój obraz życia, no bo jeżeli ktoś mi mówi, że jestem lewakiem, to mnie to strasznie bawi, no bo ja trochę walczę z tymi feminatywami, które są wciskane na siłę, z poprawnością polityczną. Bym się nazywał ultralipkiem. Ultralipkiem? No, lipkiem, ale lipkiem w wersji turbo. Czym się to objawia? Jak to... Nie wiem, no to tak po prostu pooglądałem sobie twoje programy, posłuchałem cię, posłuchałem, jak mówisz o polityce. Jeszcze, wiesz, no tak, robisz se, nie nazwę cię lewakiem, bo robienie se przez siebie jaj z różnych lewicowych pomysłów, czy narracji, czy mód dyskwalifikuje cię jako... Czy poprawności politycznej, która jest zła. Więc natomiast tak... No to więc libek, no bo przecież nie prawicowy, nie konserwatysta, a z drugiej strony jesteś czasem dosyć mocny i radykalny tam w różnych tekstach, no to dlatego libek turbo. Dobra, to ja dowiem się, co znaczy libek, bo... No, libek to jest inwektywa rzucana przez lewicowców na szeroko rozumianych liberałów. Przecież liberałem może być każdy, wiesz. Ja mogę być lipkiem, ty możesz być lipkiem. No wiadomo, że prawa strona to nie lipki. Chociaż... może po prostu zamiast robić kolejne szuflady, uznajmy, że można brać to, co najlepsze z każdej ze stron i tym się kierować. Czyli... To twój kolega z dawnych czasów, Leszek Kołakowski, właśnie pisał, jak być, poczekaj, jak to konserwatywnym socjalistą, no w każdym razie łącząc sobie różne... Takie szpagaty, no. Brak skrajności, o, może tak. Jeżeli będzie jakieś określenie, które eliminuje skrajności, które występują po którejkolwiek ze stron, to ja tam się mogę pod tym podpisać. Poczekaj. Chciałem jakąś puentę i... A wiem. Specjalnie nie wjeżdżałem z tym wcześniej, ponieważ jako przygotowany zostawiłem sobie to na deserek. Okay. I od razu uprzedzam, wiem, że jak ktoś się zapytał a propos Afryki i ty powiedziałeś, że nie po to zrobiłeś 50-minutowy program, żeby w minutę to zawrzeć, ale mam na to papiery, jako ponad 2 lata spędziłem w Afryce, pisałem o Afryce, kocham Afrykę, to powiedz ty mi po prostu, co w twojej crazy podróży afrykańskiej, co jest takiego
Jakbyś miał wymienić jeden moment, jedną scenę, jedną sytuację, że po prostu wow, powiem tak bardzo erudycyjnie. O, jedną? Nie, wiesz, to może być, jedna scena, nie mówię... Rozumiem. Jedna emocja, jedno uczucie. To jest trochę tak, jakbyś mnie zapytał, jaki zespół jest moim ulubionym. No to muszę ci odpowiedzieć pytaniem, czyli z jakiego gatunku. I podobnie jest z tą Afryką. Nie ma jednego momentu, jest kilka momentów i każdy odpowiada za inną emocję albo za inne przeżycie. Bardzo, bardzo lubię na przykład, bo to jest przepiękny kontynent, o czym sam doskonale wiesz. Ludzie są fenomenalni, fantastyczni, bardzo niedoceniani. Zakochałem się, muszę tam wrócić. Natomiast, dobra, o wiem, jest jedna fajna rzecz. Jak chcesz, to potrafisz. Tak, tylko muszę się skupić. To, jak bardzo my, Europejczycy, ich nie rozumiemy. A przykładem tego jest, mam dwa przykłady i drugi będzie świetną puentą. Pierwszy przykład jest taki, że byliśmy w trakcie tego rajdu, bodajże to było wtedy w Nouakchott, ale głowy nie dam, i nocowaliśmy w hotelu akurat wyjątkowo, bo akurat meta odcinka była w mieście, a nie na pustyni, albo gdzieś tam w dżungli, i w sawanie, przepraszam. Jesteśmy w tym hotelu i zauważyłem jedną rzecz, że recepcjonista, młody chłopak, kilkunastoletni, był recepcjonistą, kucharzem, tragarzem i wszystkim naraz. I Andrzej, z którym jeździłem, on był w Afryce 4 czy 5 lat, znał te wszystkie niuanse. I on, widzę, że jest taki bardzo spokojny. Siadamy na tej kanapie i czekamy, zamówiliśmy jedzenie, tajin. Siedzimy na tej kanapie, czekamy i widzę, że dookoła wszyscy ludzie są poddenerwowani. Podchodzą do chłopaka, krzyczą na niego. I Andrzej mówi, spokojnie. I podchodzi jakiś koleś, bodajże z rumuńskiej ekipy. I widać było, że to jest taki typ nowobogacki, przyjechał super wypasionym samochodem terenowym, podchodzi do typa i mówi, ja już tutaj pół godziny temu zamawiałem jedzenie, gdzie jest moje jedzenie? Ten biedny chłopak biega, tu jest, rozstraja się, rozczwarza. I on mówi, gdzie jest moje jedzenie? I Andrzej wtedy mi powiedział bardzo fajną rzecz, bo powiedział, że ten człowiek jest kretynem, ponieważ przyjechał tutaj, do czyjejś kultury, w gości i powinien zaakceptować to, jakie tutaj panują warunki i jakie tutaj panują reguły. A w Afryce jest tak, szczególnie na pustyni, że ludzie się nie śpieszą nie dlatego, że są leniwi, tylko dlatego, że są przyzwyczajeni do tego, że tu nie ma inaczej, niczego nie popędzisz, bo nie sprawisz, że upał szybciej się skończy, nie sprawisz, że słońce zajdzie szybciej i zaczniesz coś robić. Dlatego trzeba zaakceptować to, że tutaj siedzisz i wchłaniasz ich kulturę i dostosowujesz się do ich kultury. I to było przepiękne przesłanie, które prowadzi mnie do puenty, która pokazuje, jak bardzo my nie mamy żadnego pojęcia, co tam się dzieje, bo naszym sponsorem została firma Zbyszko. Firma ci od wybrałem się, wyjaśnimy, udział w rajdzie Budapeszt Bamako. Tak, rajd Budapeszt Bamako, startowaliśmy z Węgier, kończyliśmy jakimś rozklekotanym pojazdem. Tak, samochodem, który się tego nie nadawał zupełnie. I znaleźliśmy sponsora. Naszym sponsorem była firma Zbyszko. To są ci od Chytrej Baby i Trzech Cytryn. W ogóle Chytra Baba i Trzech Cytryn brzmi jak tytuł filmu porno pod konkretne fetysze, ale to już... Ja nie mogę tego żartu mówić, bo mi się odpala wyobraźnia. On nie chcesz jej widzieć nago. Zmierzam do tego, że naszym sponsorem była firma Zbyszko i oni nam odpalili 30 koła, super, bardzo fajnie, ale przy okazji też obarczyli nas obowiązkami jako sponsorzy i my mieliśmy samochód oklejony, jadąc przez pustynię, mieliśmy samochód oklejony logo wody Veroni Mineral, czyli my jechaliśmy przez pustynię reklamując tam wodę. To nie jest produkt, do którego trzeba namawiać ludzi w Afryce. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bo nie spotkasz beduina, który ci powie, wczoraj tak się opiłem, jeszcze dzisiaj mnie głowa boli, idź mi z tą wodą. A druga rzecz, że oprócz tej wody poprosiliśmy ich, aby podarowali nam 50 piłek do gry w nogę, bo chcieliśmy je rozdawać po drodze dzieciakom, bo jeżeli jakieś dziecko ma wyjść z biedy, no to przez sport, poza tym, jeżeli masz piłkę do gry w nogę, no to jesteś królem wioski. Tak. I poprosiliśmy naszego sponsora firmy Zbyszko 50 piłek do gry w nogę. I oni nam przysłali 50 piłek, ale kurwa plażowych. Czyli my jechaliśmy przez pustynię reklamując wodę i rozdając piłki plażowe. Byliśmy największymi kutasami na kontynencie. Tak, to jest bardzo ładna puenta, to w takim razie jeszcze po prostu jako człowiek leniwy w imieniu tutaj kolegów i koleżanek z pracy poproszę cię, jaką byś dał zajawkę na miniaturkę na YouTube'a naszej rozmowy? No to zależy, który wątek chcecie podbić, co teraz będzie na czasie, jak będziecie to publikować, bo albo jeżeli akurat, bo co uważam też, że teraz Polacy są już zaczynają być trochę zmęczeni polityką, a więc może wątki polityczne bym odsunął na bok, a może bardziej stand-upowe, bo ostatnio nie widziałem jakiejś takiej większej rozmowy ze stand-uperami, to albo coś stand-upowego, albo coś pod kątem komedii, tak żeby przyciągnąć ich, zachęcając tym, że to będzie treść rozrywkowa, a nie stricte polityczna. Bardzo ci dziękuję za ten wykład o średniowiecznej historii. Profesor Modzelewski był, Karol Modzelewski, gościem waszym, moim. Dzięki. Dzięki. Melina w SC Rock.